Cześć, witam Was wszystkich w moim kolejnym poradniku, a więc postanowiłem, że na kanał będę wrzucał coraz więcej właśnie tego typu filmów, aniżeli samych gier. W dzisiejszym odcinku postanowiłem pokazać Wam, jak przeprowadzić prostą optymalizację komputera, a więc bardzo ważną rzeczą jest, tudzież są, procesy oraz programy uruchamiające się wraz z systemem, tak. To od tego zależy, czy komp czasem nam przymula, czy też nie. I większość z Was pewnie używa zwykłego narzędzia wbudowanego w system, tudzież polecenia msconfig, tak. Jak widać, to jest ograniczone narzędzie pokazujące nam programy i usługi uruchamiające się wraz z systemem, ale powiem Wam, że ten program wbudowany jest strasznie, strasznie beznadziejny i przedstawię Wam program, którego ja używam do optymalizacji komputera. Jest to program o nazwie AutoRunes. I tak o, program prezentuje się bardzo fajnie, ma dużo różnych opcji. Najważniejsze według mnie są zakładki Logon, są to wszystkie programy uruchamiające się wraz z systemem, zakładka Scheduler Task, to są to zaplanowane zadania i zakładka Service, są tutaj wszystkie usługi uruchamiane systemem, tak więc te trzy zakładki nas najbardziej interesują. Jak widać, ja mam zoptymalizowany już system, mam tu te zakładki puste, Logon, Scheduler Task i Service, zostawiłem sobie tylko Steama, ponieważ jego usługa musi działać, ale pokażę Wam na przykładowym logu jakiegoś użytkownika, ponieważ często sprawdzam takowe logi, jak to wszystko wygląda, tak więc otworzymy sobie tutaj ten plik z AutoRunesa. Żeby tworzyć takie raporty, dajecie file, save i po prostu zapisujecie to w danym miejscu. Jeśli chcecie, to mogę Wam takowego loga sprawdzić, jeśli ktoś nie będzie ogarniał to, co powiem. Tak więc, wow, lekko się mieszam. Dobra, a więc pierwsza zakładka jest to zakładka Logon. Są to wszystkie, tak jak mówiłem, programy uruchamiające się wraz z systemem. Jak widać, w tym logu jest strasznie dużo śmieci, część już poodznaczanych, tak więc jeśli dany program jest odznaczony, to już się nie uruchamia. I tak jak mówiłem, są tu wszystkie właśnie programiki i jak widać, tutaj są sterowniki jakieś Realteka, aktualizacja Adobe Ridera, sterowniki od Lenovo, zapewne od Lapka, sterowniki HP, Java, tak więc to wszystko jest najprawdopodobniej niepotrzebne. I po prostu jak wiecie, to odznaczacie to, co jest Wam niepotrzebne, bo często użytkownicy są nieświadomi tego, co im się uruchamia wraz z systemem i po prostu to potem wszystko zamula kompa, wchodzi w RAM, zżera procka i często macie jakieś zamulenia, chociażby przy nagrywaniach jakichś gier itp. itd. Tak więc warto tu wszystko poodznaczać, co jest Wam niepotrzebne. Ja przeważnie zostawiałem sobie tutaj jakieś antywirusa, ewentualnie jakieś potrzebne sterowniki. Tak więc poodznaczajcie wszystko. Jeśli Wam coś by nie działało, to wystarczy po prostu od nowa zaznaczyć, że tak powiem, ptaszka i wszystko będzie ładnie, pięknie śmigać. Tak więc, no to by było na tyle z tej zakładki. Tutaj są wszystkie programy, tak jak mówiłem, które się uruchamiają i warto mieć oko na to, jakie programy tutaj wchodzą, bo często nieświadomie jakieś programy dodają się do autostartu i użytkownicy o tym nie wiedzą. Dobra, druga zakładka jest to zakładka Scheduler Task. Są to wszystkie zaplanowane zadania. Jak widać, tutaj w tym logu są już poodznaczane. Ale właśnie często użytkownicy też nie wiedzą, że takie rzeczy istnieją i po prostu często nieświadomie w jakimś czasie takie zaplanowane zadanie się uruchamia i zmula nam kompa. Więc warto poodznaczać takowe wpisy zaplanowanych zadań i zostawić tylko te, które nam są potrzebne. I dobra, ostatnia zakładka, która nas interesuje, jest to zakładka Service. Są tu uruchamiane wszystkie usługi, tak jak mówiłem. Jak widać, tu jest strasznie ich dużo i pomyślcie, że to wszystko się uruchamiało wraz z komputerem. Tak więc użytkownik tego loga, który wykonał tego loga, wow, już się mieszam, musiał mieć strasznie dużo procesów w systemie. Jak widać, tutaj też są jakieś usługi Adobe, sterowniki HP, co my tu jeszcze mamy, sterowniki NVIDII, tak więc dużo strasznie niepotrzebnych śmieci, o Skype Updater, tak więc wszystko warto tu poodznaczać i zostawić właśnie, tak jak mówiłem, najważniejsze sterowniki, które są naprawdę potrzebne i ewentualnie usługi antywirusa i to, co jest nam przydatne. Ja najlepiej na Waszym miejscu bym poodznaczał wszystko i po prostu testował potem, co ewentualnie nie działa, ale tak jak mówiłem, antywirus jest najważniejszy i ewentualnie jakieś sterowniki. No jak było widać, w tych trzech zakładkach ja przeważnie raczej nic nie miałem i wszystko mi ładnie, pięknie śmiga, procesów mam strasznie niewiele. Windows 7 na start zabiera mi około 400 MB w pamięci, tak więc jest to według mnie naprawdę świetny wynik.
I to chyba było na tyle. Trzy zakładki omówione. Mamy tutaj główną zakładkę, gdzie jest pokazane wszystko. Jeśli mamy przy wpisach komendę file not found, to znaczy, że najprawdopodobniej takowy plik w systemie nie istnieje i możecie również takowe wpisy odznaczać. I tyle. Tyle, tak więc mam nadzieję, że ładnie, pięknie Wam to wszystko omówiłem, te trzy zakładeczki, że zwrócicie na to uwagę, bo naprawdę to jest bardzo ważna rzecz. Wiele użytkowników ściąga jakieś programy do optymalizacji, jakieś odkurzacze itp. itd. I to naprawdę niekoniecznie działa, a warto się skupić na usługach i programach, które uruchamiają się wraz z systemem, bo to jest według mnie najważniejsze, to co siedzi w procesach. A użytkownicy są tego nieświadomi. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że jako tako Wam się to wszystko podobało. Jeśli chcecie kolejne poradniki, bo naprawdę mam wiele pomysłów na poradniki optymalizujące i ewentualnie diagnostyczne, to po prostu napiszcie to w komentarzach. To zrobię na przykład jeszcze dzisiaj, chociażby kolejny poradnik i tyle. Tak więc życzę miłego oglądania i do zobaczenia. Cześć!